Witam Was serdecznie na naszym kanale, z tej strony Weronika Załoga oraz Marlena Załoga. Witamy Was serdecznie na targach w Bednarach Agroshow, także jest to już nasza trzecia edycja tutaj. I co? Zapraszam Was serdecznie na nowy odcinek na naszym kanale, a mianowicie relacje z tegorocznej wystawy. Zapraszamy serdecznie. I witamy Was ze stoiska Massey Ferguson. O, ktoś trąbi, to na Ciebie, Wera? Nie, może na Ciebie. Także w tym roku, jak i w zeszłym roku, można było nas spotkać na konkretnych stoiskach. Także wszystkim dziękujemy bardzo za spotkania, za zdjęcia. I jesteśmy oczywiście w niedzielę. W niedzielę na stoisku Massey Ferguson. Już mówiłam. Tak mówiłeś? No, na samym początku. A, faktycznie. Także czerwone ciągniki. Frekwencja dzisiaj naprawdę jest fajna. Także naprawdę było nam bardzo miło, że uczestniczyliście w targach. No i że znaleźliście dla nas czas, żeby się z nami spotkać, zobaczyć. Że nie baliście się podejść. No to też jest bardzo ważne, bo czasami dostajemy od Was informacje, że byliście, widzieliście, ale się baliście. Ale na pewno jeszcze takie wiadomości będą, ale mam nadzieję, że my nie gryziemy. Coraz mniej. My nie gryziemy, jak najbardziej zawsze chętnie się do Was nastawiamy, że tak chętnie powiem. Robimy zdjęcia, tak. Autografy i tak dalej. Ty moja gwiazdo, skokic. No i ogólnie Bednare to są targi, na które w sumie mamy najdalej. 7, ale to są największe targi, godzin. Więc dużo można tu zobaczyć. Dużo zobaczyć, jest bardzo, dużo nowości. Warto przyjechać.
targi zawsze co roku są coraz większe, więc tym bardziej warto zwiedzić targi. My jesteśmy na targach w sumie, nie wiem czy mówiłam, po raz trzeci. Tak, 3 lata już jesteśmy. Tak, także... No znaczy nie 3 lata, 3 rok. A ja ci kiwam. Więc w sumie patrząc nawet na te 3 ostatnie edycje, czyli 2 poprzednie i tą aktualną, widzimy same jak te targi się rozrastają. I co? Zobaczcie jak wyglądają targi. Tak, jak wyglądają targi. No i ocencie, może akurat byliście, także dawajcie znać jak byliście, czy wam się również podobało. A jeżeli coś się nie podobało, to również dawajcie znać, no to zawsze będzie jakaś lekcja tutaj dla organizatorów, prawda? Ale ktoś trąbi, się dorwał do traktora. Dobra, to nie przedłużamy. Zapraszamy. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat, kiedy byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich słowa, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na stare pamięci tle, pośród wybrakłych te rzeczy, zobaczysz właśnie mnie. Elena wchodzi z gier załogi na naszą maszynę. My tu jesteśmy wszyscy młodzi i energetyczni. Ty będziesz miała dobry, jak weszłaś na ten motocykl. No nie da rady. Teraz potestujemy przód, tył, prawo, lewo i trzeba będzie trzymać równowagę. No nie jest to łatwe. Każdy i tak tylko wejść na motocykl. Chodźcie panowie zobaczyć sobie jak Marlena. Możecie też oczywiście zrobić sobie filmik czy zdjęcie z dziewczynami z gier załogi. Teraz Marlena akurat jest na motocyklu, więc kto ma ochotę później zrobić zdjęcie czy autograf, oczywiście będzie to możliwe, ale zobaczcie jak Marlena walczy, to jest trudna walka, nie poddajemy się Marlena. Pięknie, naprawdę powiem ci szczerze, że zobaczysz, teraz lepiej idzie. Łukasz, zobacz jak ładnie to wychodzi z Juster.pl. Pięknie. Wielkie brawa dla Klaudii. Dajcie wielkie brawa, Klaudia rano wstała, moja ząbki, ale nie wiedziała, że dzisiaj wygra, jednak wygrała. Taka jest możliwość od dziewczyn. Proszę bardzo z załogi, wspólna foteczka dla fotoreporterów. Widzicie,
wiecie, jest ciężko, dorośli, starsi, też w moim wieku chłopaki próbują i się nie da, ja też próbowałam, jest ciężko, a tu taka malutka, skromna dziewczynka i widzicie, ma powera. Wielkie brawa, trzymajcie, dajcie brawa dla dziewczyny! Ponad 40. Mocniej, hallo, czy my tu mamy siłę? Dobra, widzisz, ta energia w sercach jest, gratulacje do ciebie mu nadało. Ja myślałem, że to waga ma znaczenie, mówię sobie, będę najlepszy. Ale patrzę, że jednak tutaj. Ona jest malutka, ale duża serduszka. Tak, no wielkie brawo, piękny tańc, więc wielkie brawo. Dziękujemy ci bardzo. Chociaż jeszcze na zrobię wspólne zdjęcie.